Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym webinarze. Dzisiaj nie tylko Hikvision, ale i Safestar. Jest z nami Paweł. Paweł z, Safe, z Safestara. Miał być Artur, ale <noise> jestem ja, także. I Paweł z Hikvision. Także witamy bardzo serdecznie. Na początek, oczywiście, tradycyjnie kilka spraw organizacyjnych. Pod. Ekranem, na którym nas widzicie, jest zielony przycisk, który prowadzi do portalu, partner, do portalu partnerskiego. Oczywiście zachęcamy do um, zarejestrowania się. Kto jeszcze nie skorzystał na tym portalu, możecie obejrzeć nasze wcześniejsze webinary. Obok ekranu jest czat. Wszelkie wypowiedzi są mile widziane. też zapraszamy. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to lepiej zadać je. Ask a question. W tamtej części pojawi się jakaś ankieta w trakcie webinaru. Też zachęcamy do wypowiedzenia się w tej ankiecie. W zasadzie chyba tyle. Jeszcze ważna rzecz: na koniec będzie konkurs, także na to warto zaczekać. A teraz no. rozpoc rozpoczniemy na nasz webinar. Już konkrety. Integracja systemów alarmowych HikVision z systemem SafeStar. safestar. Ja może pokrótce opowiem czym jest Safestar dla tych, którzy nie wiedzą, jeszcze nie mieli do czynienia z systemem. To oczywiście zapraszam na stronę safestar.pl, którą będzie można teraz zobaczyć na ekranie. Oczywiście zapraszam też do działu wsparcie i filmy szkoleniowe, pełen zestaw instrukcji. Tym jest SafeStar. SafeStar jest platformą do zarządzania, e, tak jakby w agencjach ochrony, systemami alarmowymi, systemami kamer, monitoringu, systemami GPS, e, obchodami, wideoobchodami, patrolami grup interwencyjnych, także kompleksowa usługi dla, e, dla agencji ochrony. E, najważniejszą, najważniejszą e, tak jakby częścią tego systemu jest to, że on w ogóle. Jest systemem chmurowym dostępnym bezpośrednio z przeglądarki internetowej. Także logowanie do systemu przez przeglądarkę, obsługa alarmów, obsługa wideo alarmów przez przeglądarkę. Zachęcam do założenia sobie konta w wersji demonstracyjnej. Można przeklikać, dodać kamery, dodać systemy alarmowe. Tak jak Paweł wcześniej powiedział, dzisiaj zajmiemy się dodawaniem takiego systemu. Higwirzyna, później integracją z systemem kamer higwirzyna, i obsługą alarmów z tych systemów. Ok. Jako urządzenie, z którego skorzystamy, będzie nasza centrala AX Pro, którą już niejednokrotnie przedstawiałem, póki co zamknę pokrywę, żebyśmy za bardzo alarmów nie mieli. System jest w tej chwili zainstalowany, podłączony. Do zasilania podłączony do sieci. Mam do niego dostęp przez przeglądarkę, i tutaj w zasadzie przejdziemy teraz do przeglądarki opowiem to, co mamy w tym systemie. Zalogujemy się. Akurat tu mam zapamiętane hasło. Użytkownik na obiekcie wie, że się zalogowałem. Centrala się odezwała. Jeszcze może dla przypomnienia centrala AX-PRO jest myślę, że już znana w większości użytkowników, użytkowników, instalatorów. Jest to system generalnie bezprzewodowy, ale ta wersja, którą tutaj mamy M2H ma możliwość podłączenia czujek przewodowych i tu jedna przykładowa czujka jest podpięta do tej centrali. Centrala czy przewodowa, czy, czy, czy przewodowa taka hybrydowa, czy w pełni bezprzewodowa, jest tak, tak samo się konfiguruje Dokładnie ten sam firmware, minimalne różnice są z uwagi na te przewodowe wejścia. Centrala, jak wspomniałem, jest skonfigurowana. Tutaj widzimy interfejs taki podsumowujący to, co mamy na centrali, ale przejdziemy sobie po kolei przez szczegóły. Mamy użytkowniku, tak, główny użytkownik administrator. I instalator. To są użytkownicy, jak widzimy, chmurowi. Jest chmurka przy nich. Centrala jest oczywiście bardzo zintegrowana z naszą chmurą, obsługiwana z aplikacji HIC Connect, Instalator, który tu jest, jest użytkownikiem z kolei platformy HikproConnect. Ma możliwość zdalnego dostępu do centrali, ale o tym opowiadałem jednokrotnie. To co jest istotne, mamy możliwość też zakładania użytkowników lokalnych. Czyli ten system może pracować też jako system lokalny, lokalnie obsługiwany. Czy to z czytników, czy z klawiatur bezprzewodowych, czy z pilotów. Jak widzimy, użytkownik PP ma tag, czyli taki brelok zbliżeniowy do dyspozycji. Użytkownik PP Showroom ma z kolei dodanego pilota. Więc mogą obsługiwać system. Jeżeli byśmy mieli w systemie klawiaturę, możemy im też nadać hasło kod do klawiatury. Jest tu też użytkownik chmurowy, dodatkowy, któremu została udostępniona centrala przez administratora w systemie HikConnect. Później wykorzystamy tych użytkowników do obsługi systemu. Tych podstawowych może ustawień nie będę omawiał, bo jest ich sporo. Dzisiaj się skupimy bardziej na integracji. To, co może istotne, y, oczywiście konfigurować mamy w możemy w większość opcji. W tym przypadku, na no, zwrócę uwagę, mamy tylko LAN podłączony. Tak, y, tam jest kabel LAN podpięty do naszej sieci. Wi-Fi nie konfigurowaliśmy, sieci komórkowej, karty SIM nie ma w centrali, więc y, te elementy są y, zamaskowane, tak, bo to w zasadzie bardziej o to chodzi. Jest zamaskowane y, zgłaszanie usterek z tych y, obwodów, Także y, oczywiście w, prak w praktycznym systemie, jeżeli mamy LAN, jeżeli, no to możemy go wykorzystać do powiadomienia chociażby systemu SafeStar, ale jeżeli utracimy zasilanie na typowym obiekcie, w takim domu, tak, bo jeżeli to będzie większa firma z UPS-ami, no to y, sieć LAN nam może nadal, nadal działać, ale w przypadku domowych obiektów. No, LAN zazwyczaj nie będzie działał, Wi-Fi też przy utracie zasilania, dlatego istotne jest, żeby ta karta SIM jednak w centrali była. Centrala podtrzyma komunikację po karcie, po karcie SIM, po sieci komórkowej i nadal wszystkie powiadomienia do stacji monitorowania będą przekazywane. Dalej mamy oczywiście szereg ustawień, w tym rejestrację urządzeń. Tutaj urządzenia już mamy dodane, więc tego też... Nie będziemy pokazywali, bo opowiem, co już mamy dodane. Mamy kontaktron, którego będziemy używali do wyzwalania zdarzeń. Ten kontaktron później zostanie wykorzystany też alarm z kontaktronu do wyzwolenia nagrania z kamery. Tu jest też trochę inne podejście, w tej chwili prezentujemy, ponieważ zazwyczaj prezentowaliśmy Wideoweryfikacje z kamer powiązanych bezpośrednio z centralą AX Pro. Tutaj tego nie realizujemy. Mamy co prawda czujkę PIRCAM, która tutaj z przodu leży. Ona jest przypisana na trzeciej linii, ale to te zdarzenia idą do użytkownika. W tym przypadku, w przypadku Safestara, mamy rejestrator, który jest dodany również do, do chmury stara, ale o tym w szczegółach później. Także mamy tutaj kontaktron, czujkę PIR, czujkę PIR-CAM i PIR przewodowy. Ta czujka przewodowa jest podłączona pod jedną z wejść centrali. Jak widzimy tutaj jest lokalne, jest to lokalnie podłączona czujka, może pokażę, parę rzeczy jest przypisane do drugiej strefy nazwanej showroom. Typ czujki możemy sobie określić. Nie ma on wielkiego znaczenia, a bardziej dla referencji, jak instalator konfiguruje. Linia jest natychmiastowa, ale zobaczmy, mamy DEOL. Tak? Czujkę możemy podłączyć w trybie NO, NC, EOL. No ale DEOL to jest powiedzmy już taki standard. Poniżej niego nie zaleca się schodzić. Mamy konkretną informację z czujki, czy mamy alarm, czy czuwanie, czy sabotaż. Dokładnie wiemy, co się na linii dzieje. Możemy wybrać wartość, w pewnym zakresie wartości rezystorów parametrycznych. W przypadku takich czujek, to co jest czujka czujkach Higvision, te rezystory parametryczne o takich wartościach są wbudowane, więc podłączenie takiej czujki jest bardzo proste. Żadnych rezystorów dodatkowych nie musimy tam umieszczać. Po prostu z workami wybieramy, które rezystory mają być które będą w obwodzie detekcyjnym czujki. Tutaj konfigurujemy, jakie rezystory wybraliśmy i mamy gotowe rozwiązanie. Oczywiście jest już szereg dodatkowych ustawień, takich jak na przykład gong. Teraz jak naruszę tą czujkę, przecież tam słychać w tle sygnał gongu. Bardzo prosto to możemy konfigurować, zmieniać, ustawiać, jeżeli chcemy, żeby linia była opóźniona. Ustawiamy czas. Tak samo jak dla innych czujek, e, e, innych czujek w przypadku e, no w typ, typowo bezprzewodowych czujek w naszym systemie. Tą linię, mimo że ona jest przewodowa, możemy również powiązać z czujką PIRKAM. W momencie alarmu z tej czujki, czujka PIRKAM, która jest, załóżmy, w tym samym pomieszczeniu, zrobi zdjęcia i zostaną one dołączone do alarmu z tej czujki. Podobnie możemy, jeżeli byśmy przypisali lokalnie kamerę, również taki alarm, z czujki będzie potwierdzony lub nie, tak? Zostanie dołączone wideo widoczne w aplikacji Hik Connect 7-sekundowe z wybranej przez nas kamery. Także ta, ta linia przewodowa, jak przypominam, działa tak samo jak nasze linie bezprzewodowe w systemie. Dobrze, dalej mamy tu sygnalizator akustyczny, akustyczny. No, Optyczno-akustyczny, tak naprawdę. On tu leży też przed, przed laptopem. Pewnie będzie tam widać, jak on miga w momencie, kiedy jakiś alarm później wywołamy. Jest, żeby nie było wątpliwości, mamy tutaj wyłączony dźwięk sygnalizatora, żeby nas tu nie zagłuszał, żebyśmy mogli opowiadać o systemie, kiedy będziemy pokazywali alarm. Klawiatury nie mamy, czytnik tagów też jest tu przypisany. Mamy przypisany pilot. Podstawowe przyciski uzbrojenia, rozbrojenia. Możemy konfigurować dodatkowe przyciski, ale to jakby nie jest to w tym ist momencie istotne. Jest przypisany tag i ten tag nazwany PPTag został powiązany z użytkownikiem PP. Pilot, który, w którym wcześniej pokazywałem, jest przypisany z kolei do użytkownika PP Showroom. Ok. Oczywiście, w tym systemie, to też już wielokrotnie pokazywałem, możliwość realizacji pewnych scenariuszy automatyki, jeżeli dodamy odpowiednie urządzenia z naszej oferty. Mamy możliwość maksymalnie czterech retransmiterów dołożenia. Retransmiter pozwala na wydłużenie zasięgu. System, o czym nie wspomniałem, w zasadzie jest dwukierunkowy na 868 MHz, także tam mamy pełną informację o tym, co się dzieje z czujką. Każda czujka wie, czy system jest uzbrojony, czy rozbrojony. Zasięgi czujek nawet do 2000 metrów więc ten zasięg i tak jest dosyć duży, ale jeszcze jak dodamy te retransmitery, zasięg tam się jeszcze zwiększy. Mamy możliwość też rozszerzenia tych 16 wejść, które tu mamy, jeżeli dodatkowy nadajnik dołożymy do centrali, ten nadajnik łączy się z centralą bezprzewodową, ale ma możliwość podpięcia dodatkowych 16 czujek przewodowych i dwóch wyjść przewodowych. Tutaj mamy możliwość dodania kamer IP, kamer IP, które będą buforowane w centrali w celu uzyskania nagrań z wideoweryfikacji w aplikacji HIK Connect. Ok, dwa obszary zostały skonfigurowane. W pierwszym obszarze mamy kontaktron i jedną czujkę. W drugim obszarze czujkę pirkam i przewodową czujkę PIR. Tych obszarów możemy skonfigurować nawet 32. Także mamy centralę na 96 czujek. Możliwość uzyskania 32 obszarów. 408 użytkowników, więc to jest centrala, która ma naprawdę dużo możliwości. I jakie wykorzystamy, no to wiadomo, że w większości systemów, czy to będzie dom, czy firma, w każdym razie dwa, trzy obszary, często nawet tylko jeden, ale jeżeli pojawi się nietypowy obiekt, gdzie mamy małe biura, jeśli ich więcej, nawet 32 też, możemy taki system obsłużyć jedną centralą. Dobrze, ale dzisiaj się skupimy bardziej na komunikacji stacji monitorowania, więc musimy mieć komunikację. Sieć przewodowa. To mamy podłączone z DHCP, pobrany adres z naszego routera, tutaj lokalnego. Centrala jest połączona z siecią, jest połączona z internetem. Później zobaczymy, że jest połączona z chmurą. W przypadku Wi-Fi mamy widoczne sieci. Nie łączyłem z Wi-Fi, nie ma tutaj takiej potrzeby. Na potrzeby webinaru wystarczy, że mamy LAN. W przypadku WiFi, jak już połączymy się z wybraną siecią Wi-Fi z DHCP, możemy zmodyfikować tą adresację, jest to konfigurowalne. Mamy możliwość podłączenia po sieci komórkowej. Wspomniałem, że to jest dosyć istotne w momencie, kiedy inne systemy, tak, komunikacyjne LAN WiFi, fi tamte systemy nie są podtrzymane. Sieć komórkowa, modem GSM mamy. Wewnątrz centrali. W przypadku tego modelu obsługuje dwie karty SIM, więc mamy tu też redundancję. Jeżeli skonfigurujemy sobie tą sieć, to mamy pewność, że dopóki centrala jest podtrzymana, dopóty mamy komunikację. Tu zwrócę uwagę, przy konfiguracji jest coś takie pole jak numer dostępowy. Proszę go nie ruszać, ono musi zostać tak, jak jest. Przynajmniej na polskich sieciach działa to, dopóki tego nie ruszamy. Konfiguracja jest bardzo prosta. W zasadzie w większości sieci wystarczy wpisać APN. Jeżeli to jest standardowy APN, internet. W niektórych sieciach trzeba nazwę internet wpisać i hasło internet. Również w tych polach. Kod PIN oczywiście, jeżeli karta, tu mi się pojawiają niepotrzebnie, niepotrzebnie pojawiają mi się te podpowiedzi. Kod PIN. Jeżeli karta SIM obsługuje, to oczywiście trzeba wpisać zużycie danych. No wraz ze zużyciem tutaj się pojawiają odpowiednie wartości. Możemy ustawić też limit miesięczny i wówczas, jeżeli jest limit przekroczony, jest jakaś sygnalizacja. Druga karta SIM, analogiczne ustawienia. No tutaj karty nie mam, więc póki co zostawiamy tak, jak jest. Stacja monitorowania, do tego za chwilę wrócę, powiadomienia. W przypadku centrali AX Pro mam wiele kierunków powiadomień. Jest IFMS-4200, czyli na nasze oprogramowanie, jeżeli byśmy centrale dodali do IFMS, a czy to będzie Hik Central, to możemy ustalić, które alarmy na tym oprogramowaniu się będą pojawiały. I mamy cały szereg tych alarmów. Możemy sobie wybierać, co ma się. Co ma być wysyłane? Tak samo dla stacji monitorowania pierwszej, drugiej możemy ustawić, które elementy mają być wysyłane, które powiadomienia, i tu w zależności od tego, jakie mamy stacje, jaki jest zamysł przy konfiguracji, jeżeli mamy jedną stację dla alarmów, drugą dla usterek, no to też to odpowiednio sobie skonfigurujemy. W tym przypadku mamy tylko, będziemy. Pokażemy przykładowo na jednej stacji, chcemy tam mieć wszystkie zdarzenia, więc tak jak jest zostawiamy. Dalej mamy aplikację Hik-Connect i też możemy tu wybrać, które powiadomienia na aplikację są wysyłane. Kolejna zakładka, która oczywiście ma znaczenie tylko jeżeli używamy karty SIM, bo powiadomień telefonicznych i SMS-owych nie uzyskamy bez karty SIM. I też ustawiamy, oczywiście w tym przypadku no często to są już takie elementy przy takich, szczególnie przy takich internetowych pa, m, pakietach, y, przy internetowych. Y, no Jeżeli mamy na, dla, 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 dla danej karty y, internetowe mocno, zapomniałem słowo internetowy plan bo. o tego mi brakowało, jeżeli mamy Planterfowy internetowe, no to tego typu powiadomienia są wyżej płatne. Często każde zdarzenie jest płatne, więc tu możemy sobie ustawić tylko, żeby jakieś istotne alarmy były do nas wysyłane, a pozostałe zdarzenia nie, nie pojawią się. Tak samo dla SMS-ów. Mamy możliwość przypisania maksymalnie ośmiu numerów telefonów. Jeżeli mamy te numery skonfigurowane, to również możemy. SMS-ami sterować centralą. Oczywiście to są archaiczne rozwiązania, ale dajemy tą możliwość. Dobrze, dalej mamy usługę chmury. Tak? Widzimy tutaj, centrala jest tak jak mówię, połączona z siecią. Mamy status online. Adres IP, widzę, że tu tłumaczenie nie jest idealne, to jest adres IP chmury. Wcześniej było dobre. Coś tutaj nam centrala pozmieniała. Ten adres można zmieniać, ale nie zalecamy. Generalnie standardowo ten adres, który jest wpisany w standardzie, zalecamy e, zostawić. Jeżeli jest problem z łącznością z chmurą, szukamy na ustawieniach sieci, na routerze itd. To jest ostateczność, że tu jest problem. To jest. Coś, czego możecie nie znać, bo ustawienia Hik-Connecta znacie z naszych różnych urządzeń. W AX Pro, ponieważ mamy wbudowane te interfejsy komunikacyjne, sama centrala się z komunikuje, ma kilka interfejsów, mamy możliwość ustawiania priorytetów. Priorytet sieci przewodowej oznacza, że działa nam sieć przewodowa. Jeżeli sieć przewodowa przestanie działać, przełącza się system na Wi-Fi jeżeli Wi-Fi przestanie działać, na sieć komórkową, no i potem jedna, druga karta SIM. Także to jest typowe ustawienie. Jeżeli potrzebujemy yy, ograniczyć, że tylko na sieć przewodową i Wi-Fi, no to mamy chyba jasne, tak, sieć przewodowa i Wi-Fi. Jeżeli chcemy, żeby zawsze szła komunikacja po sieci komórkowej, no to mamy to ostatnie ustawienie. Także tu już zależy od tego, co potrzebujemy. Kod weryfikacyjny standardowy jest wpisany yy, tutaj. Mamy ten kod. Jeżeli dodajemy centralę na samym początku do aplikacji, jest z tyłu na obudowie kod QR. Ten kod weryfikacyjny jest tam zaszyty. Możemy go, jeżeli chcemy się zabezpieczyć, lepiej możemy go zmienić. No ale standardowy po resecie do ustawień fabrycznych on oczywiście wróci. Ok, dalej mamy powiadomienie. E-mail też mam akurat nieskonfigurowane. Jeżeli mam wideo, wideo weryfikację na pirkamach bądź kamerach IP podłączonych lokalnie, to, to jest dosyć ważne, żeby skonfigurować powiadomienie e-mail, wówczas na maila przychodzą te nagrania wideo. One nie są zapisywane na centrali, powiadomienia z pirkama są zapisywane na chmurze, ale powiadomienia z tymi nagraniami wideo zostają w zasadzie one by znikły, jeżeli ich sobie ręcznie nie zapiszemy w samej aplikacji, bądź nie, nie skonfigurujemy, że każde powiadomienie przychodzi nam na maila. Także to o tym warto pamiętać. Jest jeszcze możliwość zapisywania tych zdarzeń na FTP. Także to jest druga opcja. Może to kogoś wygodniejsza. No i oczywiście z takich istotnych rzeczy sama konfiguracja, konserwacja, tak? konserwacyjny ekran. Informacja o centrali, wersja firmware'u, numer seryjny, stan urządzenia. Możemy sprawdzić, w jakim stanie mamy poszczególne interfejsy. Stan baterii, sieć przewodowa połączona, WiFi, jak również sieć komórkowa są rozłączone. Widać, widzimy to w statusie, a chmura jest podłączona. Stan poszczególnych linii też tu możemy sprawdzić, w jakim stanie są baterie. Nie wiem, że dla pira przewodowego oczywiście stanu baterii nie ma ani siły sygnału radiowego, ponieważ jest podłączone to w sposób przewodowy. Stan online, no tu centrala widzi, że ta czujka jest online. No ale z kolei nie sprawdzi, jaki, jaki jest stan firmware'u, no bo to jest czujka podłączona w sposób przekaźnikowy, więc tych informacji nie ma. Analogicznie, dla pozostałych urządzeń można tutaj sprawdzić, co my tu jeszcze mamy. No, pilota sprawdzimy, jaka jest wersja, ale, ale czy on jest online tego, to nie jest sprawdzane. Nadajnika nie mamy, czytnik jeszcze mamy. Ok, Lok zdarzeń. Log zdarzeń do 5000 zdarzeń przechowuje. Yy, 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 yy. Oczywiście możemy to filtrować. Po różnych typach możemy filtrować sobie same alarmy. Możemy szczegółowo alarmy sabotażowe to akurat nie było dzisiaj. Musielibyśmy rozszerzyć tutaj datę, no też nie ma. Ok, aktualizacja. No to wiadomo, każde urządzenie wymaga aktualizacji. W przypadku AX Pro ta centrala jest podłączona do chmury. Więc ta aktualizacja może być zrealizowana w sposób lokalny, ale również, jeżeli mamy aplikację Hikkonnect Hik Pro ProConnect, to z tych systemów też możemy zdalną aktualizację zrealizować. Jak również w przypadku urządzeń peryferyjnych, rzadziej oczywiście te aktualizacje się pojawiają, ale mogą się pojawić aktualizacje klawiatury, retransmitterów, czujek. Także ta możliwość też jest. Także, jeżeli system się będzie rozwijał, urządzenia się będą rozwijały, to również urządzenia peryferyjne będzie można w ten sposób prosty aktualizować. No i walk test. Tutaj możemy nawet go tak na szybko przeprowadzić. Przejścia. Weszliśmy w test przejścia. Każda trójka, którą naruszymy w tej chwili. Linia numer. 4. Wyzwolono. Jak sobie odświe... odświeżymy widzimy. Detektor PIR 1. Wyzwolono. Czyli widzimy, że kontakt tron, czujkę PIR kamień, pier PIR przewodowy udało się naruszyć, a póki co tam najbardziej po lewej leży czujka PIR o numerze 2. Ona nie została naruszona. Także tak mam to Wyjście działo. Wyjście z trybu testu przejścia. Ok. To jeszcze przywróceniu ustawień fabrycznych, a są standardowe elementy. OK, tak to wygląda. Wspominałem, że wrócę do stacji monitorowania. Mamy ten ekran, ale w zasadzie, no, żeby go wypełnić, no, to potrzebujemy informacji z SafeStara. Dokładnie. I teraz tak, jeżeli chodzi o e, początki w systemie, to najważniejszy jest obiekt, bo to do obiektu przypisujemy kamery. Systemy alarmowe, systemy GPS. Myśmy utworzyli z Pawłem wcześniej już jeden obiekt biuro W tym biurze uzupełniliśmy dane podstawowe typu adres, typu lokalizacja, właśnie na mapie, czy też jakieś telefony kontaktowe. Ale my w tym momencie skupimy się na dodaniu samego urządzenia do obiektu i tym urządzeniem będzie centrala. Więc przejdę sobie od razu y, tak jakby w edycję urządzeń, które, którą wcześniej przygotowaliśmy, bo to jest y, tak jakby już dodana ta centrala. Pozwolę sobie edytować y, to. W jaki sposób normalnie instalator czy osoba zajmująca się dodawaniem y, central tuż już urządzeń do systemu y, będzie to robić. To dostanie takie okno, w którym wypełniamy konto. No, konto przeważnie jest jedno, jest to nasze konto w, w systemie. Typ urządzenia. Dla Central Hikvision został przygotowany typ urządzenia Hikvision Alarm. Jest jeszcze Hikvision Video, ale jest to zarezerwowane dla urządzeń typu kamery, rejestratory, więc wybieramy sobie typ alarm, do tego dodajemy identyfikator. I tutaj celowo Paweł pominął zakładkę monitorowanie, bo musiałby to dłużej wyjaśniać. I chodzi o to, że w tym momencie wpisujemy jako identyfikator adres MAC urządzenia. Ten adres MAC będzie można znaleźć, jego można znaleźć w ustawieniach sieciowych centrali. Należy go przepisać do, jako identyfikator bez dwóch i wielkimi literami. To za chwilkę pokażemy, jak wygląda w ustawieniach sieciowych samej centrali. Do tego możemy dodać sobie nazwę. To jest nasza wewnętrzna nazwa. Ona nie ma wpływu na funkcjonowanie całej centrali. Bardzo ważną rzeczą jest wybór koncentratora. Koncentratorem który został specjalnie dodany dla potrzeb tych central, jest koncentrator o nazwie Hixia. Taka enigmatyczna nazwa, jak Vision i SIA jako protokół komunikacyjny, do którego też za chwilę wrócimy. Więc wybieramy sobie koncentrator Hixia. Pod nim kryje się też adres IP, nazwa domenowa i port, który za chwilę będzie mógł zupełniać w centrali. Do tego wybieramy obiekt, na jakim Centrala jest przypisana i tutaj już nasz wcześniej zrobiony obiekt, czyli biuro, biuro Hilvision. Do tego możemy dodać sobie kartę SIM, to bardziej w celach, w tym w tej, w przypadku tej centrali, bardziej w celach ewidencjonowania karty SIM. W momencie, kiedy, tak jakby dodamy zapis, pojawi nam się, pojawi nam się całe menu, które dotyczy sygnałów i całej centrali. I teraz, tak jak wcześniej nadmieniłem o koncentratorze, który miał nazwę Hixia, tak będziemy musieli uzupełnić sygnały, które z tej centrali spływają. I centrala wysyła w protokołach Sia, to są protokoły dwuznakowe i każdy z nich mówi o jakimś sygnale alarmowym. W systemie należy utworzyć sobie szablon takich sygnałów, żeby można było spokojnie dla operatora pokazywać je na przykład na konsoli alarmowej, tak? więc jeżeli przychodzi na przykład napad, można go postawić wyżej w hierarchii niż na przykład alarm włamaniowy w danej centrali. Odsyłam oczywiście do bazy wiedzy na stronie, gdzie jest więcej artykułów czy też webinarów o tym, jak dodawać takie szablony sygnałów, jak je tworzyć, więc to pominę, myśmy przypisali tutaj do konta od razu szablon, który zawiera wszystkie nazwy sygnałów i ich opisy ich opisy, tak jest, dokładnie, do tego, mamy, do tego mamy bardzo ważne miejsce w samym edycji urządzenia, jeżeli mamy technika na obiekcie albo w ogóle technik tworzy, tworzy samą centralę w systemie SafeStar i tworzy ją, tak jakby konfiguruje ją na obiekcie, można zobaczyć jakie sygnały spływają na bieżąco z samej centrali. Jeżeli chodzi o obsługę takich zdarzeń, czyli już w momencie kiedy my utworzymy tą centralę, połączymy ją do SaveStara, do tak jakby celów obsługi jest konsola zdarzeń, na tej konsoli pracują operatorzy. I za chwilę z Pawełem w ogóle postaramy się pokazać, jak takie sygnały spływają. Ale wracając jeszcze do samego obiektu, do obiektu mamy przypisane, już sobie przejdziemy, obiekty. Do obiektu przypisaliśmy też kamerę z rejestratorem. Kamera jest podłączona pod rejestrator, który nagrywa cały czas obraz z niej, i w tym momencie połączyliśmy, połączyliśmy dany czujnik, na przykład, znaczy w tym przypadku jest jedna kamera, i połączyliśmy sobie sygnał z danej linii, kontaktor drzwi, jest to linia pierwsza 001, czyli jeżeli nastąpi nam jaka, jakiekolwiek zdarzenie, z tego czujnika zostanie pobrane nagranie z rejestratora. Długość tego nagrania możemy ustawiać w zakresie od 5 sekund przed do 100 sekund przed zdarzeniem, a tak jakby z natury jest to zrobione w ten sposób, że 5 sekund po zdarzeniu jeszcze jest dodatkowo to nagranie. Czyli w tym momencie ustawiliśmy z Pawłem 10 sekund przed zdarzeniem, 5 sekund po. Będziemy mieli nagranie, które ma 15 sekund. I w momencie, kiedy rzeczywiście wystąpi zdarzenie z tego czujnika, niekoniecznie alarm, może to być sabotaż, napad, cokolwiek, co jest związane z daną linią, to dostaniemy nagranie pobrane z rejestratora. Może być z tego samego obiektu, może być z innego, może być z zewnątrz, może być w środku. Także wszystko zależy od inwencji i złożoności takiej instalacji. Będziemy też to chcieli pokazać. Dobrze, także mamy podłączoną kamerę. Razem z konfiguracją, jeszcze nadmienię, że był wymagany do tego stały adres IP i przekierowanie portów, żeby w ogóle można było wyciągać z takiego rejestratora nagrania. Jeżeli by była to kamera z wbudowaną kartą microSD, która jest o większej pojemności, też można bezpośrednio z takiej kamery próbować takie nagrania wyjąć. Więc przejdziemy teraz do centrali, znaczy pokażemy menu centrali i ja do niej opowiem mniej więcej jak to wygląda, bo w tym momencie mamy tak, na pierwszym miejscu jest w ogóle typ protokołu i w tym typie protokołu wybieramy SIA możemy wybrać też Contact ID, jest to po prostu inny format opakowany dalej w SIA, będą po prostu inne kody zdarzeń, proponujemy wybrać SIA, na pewno będzie to Jasne i czytelne w samym systemie Safestar. Od razu nadmienimy, że jest tam, gdzie jest gwiazdka, można też użyć szyfrowanego protokołu. Na ten moment koncentrator, który jest przygotowany, nie uwzględnia szyfrowania, jeżeli by takie szyfrowanie było w jakikolwiek sposób potrzebne, należy się zgłosić do nas i po prostu zostanie przygotowany oddzielny koncentrator, który może um, mieć przyjmować szyfrowane zdarzenia. Więc wybieramy SIA DCS. Następną ważną rzeczą jest przypisanie nazwy domenowej lub adresu IP. I bardzo polecamy używanie nazw domenowych. Należy pamiętać, że jeżeli wybierzemy nazwę domenową, to w zakładce sieci musi być też dodany DNS, żeby mm, tak jakby centrala wiedziała, gdzie odezwać się do jakiej domeny. Więc tak jakby forma DNS-u, wpisanego przez DHCP, czy ręcznie, dns z Google'a, cztery ósemki słynne, czy z Cloudflare'a, cztery jedynki, jest bardzo ważna, dlatego że jeżeli go nie będzie, to po prostu centrala się nie dodzwoni do systemu, można tak powiedzieć, że dodzwoni. Jest przygotowana pod to domena dev01.safestar.pl, dev jak device, i mamy osobny, y, konkretny port TCP. Jest to 20 137 i należy go też tu umieścić. Do tego y, przepisany adres MAC. I teraz y, może Paweł pokaże, w którym miejscu go można znaleźć. Dokładnie to jest adres MAC. Także tak jak powiedziałem na początku, y, z wielkich liter bez dwukropków. I w tym momencie, tak jakby to będzie identyfikator naszej centrali. Z powrotem. Y, Protokół, format komunikacji, TCP, jak to jest ładnie opisane? Tryb transmisji. Tryb transmisji, tak jest. Mhm. TCP, nie UDP, do tego mamy, do tego mamy, może Paweł opowie, bo lepiej widzi, to mhm. kontynuuje. Dalej mamy pole, dwa pola powiązane ze sobą. Liczba ponowny, ponownych prób przesyłania i tutaj jakiś błąd w tłumaczeniu, ale generalnie chodzi o to, że jeżeli transmisja będzie nieudana, to trzykrotnie Centrala spróbuje jeszcze raz, znaczy jeszcze trzy razy, tak? Chyba, że drugi raz pójdzie ok. No to, to już. A to jest czas, po jakim nastąpi kolejna próba, tak? Czyli jest próba nieudana, 20 sekund odczekuje, próba. Jeżeli znowu będzie nieudana, to kolejny raz, I tak? Trzy próby. Dalej mamy test okresowy. To jest taki test, który są później, pokażemy, jak on się pojawia w safe starze ustawiam na 300 sekund, tutaj nie ma co przesadzić, to jest 5 minut wystarczająco, co 5 minut centrala się odezwie i na Safe Starze będzie widać, yy, będzie widać, że centrala żyje, komunikuje się, że stabilnie to wszystko pracuje. Nie można za dużo, no bo to będzie zapychało łącza, nie ma sensu. Yy, Okej, okay, jeszcze wrócę do tego konta użytkownika, tak? Tu w przypadku Safe Stara z uwagi na specyfikę potrzebujemy unikalnego Identyfikator, zresztą zazwyczaj musi być unikalny identyfikator. to wspólnie ustaliliśmy, że jakby najlepszym identyfikatorem będzie MAC Adres, karty sieciowej. Oczywiście, w przypadku ten protokół, i, i ogólnie tę tą zakładkę stacji monitorowania, można oczywiście wykorzystać do różnych stacji. To tak? wszystko pokazuję na przykładzie SafeStara, dlatego. Zalecamy MAC adres, żeby to był unikat. Tak jest. I tutaj Paweł powiedział o testach: testy no raz na 300 sekund. W safe starze bardzo ładnie je widać w zakładce testy, jeżeli oczywiście najpierw zostanie ustalone, że sygnał RP jest testem, on się będzie bardzo ładnie odkładał w tabeli testy. Możemy do tego sprawdzić monitorowanie takiej centrali. Czyli, jeżeli wiemy, że centrala wysyła test raz na 5 minut, w zakładce monitoring możemy ustalić, że jeżeli przez 15 minut na przykład przez 15 minut nie otrzymamy takiego sygnału testowego to wzbudzamy operatorowi alarm Drogi operatorze, halo, tutaj jest brak komunikacji z centralą reaguj. Oczywiście, tak jakby ten czas nie jest zależny od y, czasu testu. Wiadomo, że nie można dawać odpytywania testów rzadziej niż, częściej niż same testy przychodzą. No tu jest akurat zrobione 15 minut, no to trzy testy powinny się w tym okresie pojawić, więc, mm -hmm. więc to jest akurat dobry moment, żeby informować operatora, że halo, już od pewnego czasu centrala nie działa. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o formę formę Samych alarmów, to pokazalibyśmy może na konsoli, czyli w miejscu, gdzie operator normalnie pracuje, bo zakładki, które przed chwilą były wyświetlane, czyli w konto obiekty, konto urządzenia, czy urządzenia wideo, które zostało wcześniej dodane jako rejestrator, tak, to są typowo administracyjne do zarządzania, do konfiguracji. W momencie, gdzie konsola jest typowym narzędziem dla operatora, on odbiera na niej alarmy czy zdarzenia, które chcemy, żeby odbierał. Tak jakby dla testów, zrobiliśmy w ten sposób, że pojawi się na tej konsoli nawet uzbrojenie i rozbrojenie alarmu, co Paweł za chwilę może zademonstrować. Możemy uzbroić system. Najpierw uzbroimy tą drugą strefę, tu, w której jest przypisany pilot, i tu będziemy mieli alarm Stójki. No na... System jest uzbrojony. System jest uzbrojony, nie wiem czy tam widać na niebiesko. Pilot nam potwierdza, pilot też jest dwukierunkowy, potwierdza nam, że centrala się uzbroiła. I w tym momencie na konsoli operatora wyświetlił się komunikat alarmowy. Przeważnie komunikaty alarmowe są dźwiękowe. Myśmy na potrzeby prezentacji dźwięk wyłączyli, żeby nas tutaj nie stresował niepotrzebnie. Generalnie można wybrać, które zdarzenia dźwięk będą posiadały, które zdarzenia dźwięku nie będą miały. Ogólnie też nie ma potrzeby pokazywania na konsoli operatorowi ani uzbrojenia, ani rozbrojeń, rozbrojeń systemu, dlatego że tu mamy jedną centralę i fajnie to widać, jak pokazuje się sygnał uzbrojenia, rozbrojenia w przypadku... Kiedy takich central może być tysiąc, to informacja o tym, czy ona jest uzbrojona, rozbrojona, raczej nas nie interesuje w tym momencie. Bardziej interesuje e, użytkownika to, że centrala na przykład nie została uzbrojona, jeżeli e, ustalimy harmonogram na przykład pracy jakiegoś obiektu. Tak? Klient przekazuje harmonogram, pracują od 8 do 16. O godzinie 16:05 system sprawdza, czy, czy alarm jest uzbrojony. Jeżeli alarm jest nieuzbrojony, w tym momencie możemy na przykład operatorowi wyświetlić taki komunikat. I zamiast tysiąca komunikatów o tym, że system został uzbrojony, po prostu mamy kilka komunikatów. Halo, halo, drogi operatorze. System u Twojego klienta jest nieuzbrojony i można wtedy na przykład reagować. Ale wyświetliliśmy to no, celowo, żeby pokazać, że na konsoli może coś takiego być, jest, e, komunikat ma jasno, jasno opisane: jest uzbrojenie, strefa druga, showroom, no i jakiś tam numer użytkownika. E, oczywiście to, że strefa druga nazywa się showroom, to jest do ustawienia, e, także nazwy stref, nazwy linii można opisywać własnoręcznie, tak samo jak. Tak samo jak rodzaj zdarzenia, czyli to, że uzbrojenie będzie w tym momencie na kolorem zielonym, mogłoby być czerwonym i wyjść tutaj przez pół godziny, do momentu aż nie odbierzemy takiego zdarzenia. Co? Alarm? Wywołujemy alarm. 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 Poszedł alarm. alarm. Jest. Jest alarm na konsoli. I teraz... Alarm. W tym przypadku, akurat nie dopisaliśmy tego alarmu do połączenia z kamerą. No celowo jest tylko jeden kontaktron przypisany, czyli w momencie naruszenia kontaktronu dostaniemy obraz z kamery. Na razie popatrzmy, jak to wygląda. O, centrala nam jeszcze pika. Dostaliśmy dwa, dwa alarmy. One się tutaj pokazują jako osobne. Jest linia trzecia, linia czwarta. Oczywiście to jest. Dowolność użytkownika, czy na przykład możemy grupować podobne zdarzenia i na konsoli wyświetlać jako jedno. Zakładając, że na przykład operator przez dwie minuty jeszcze nie reaguje, a tam pod spodem spływa alarm w linii pierwszej, drugiej, trzeciej, piątej, one się będą bardzo ładnie grupować w jednej pozycji i wtedy przejmując takie zdarzenie obsługujemy więcej niż jeden alarm jednocześnie. Na potrzeby prezentacji to jest rozdzielone, bo widać, że mamy dwa osobne. Zdarzenia z dwóch różnych czujników. W międzyczasie Paweł wywoła alarm z kontakt tronu. A to nie ta strefa. Musimy A... Rozbroimy sobie tą strefę, żeby tam. Czy nie jest rozbrojony. Nam problemy. Linia problemu. numer. Trzy. Alarm złamaniowy, linia numer 4. Alarm złamanowy. I ja od razu powiem, że właśnie to, to potwierdza. Z linii alarmowej jest to, to centrala powiedziała, to też widać u nas na konsoli, że był alarm włamaniowy ze strefy drugiej showroom, linia trzecia PIRKAM, linia czwarta e, przewodowa, także to wszystko jest ładnie opisane. E, w tym momencie weszło nam, wszedł nam też sygnał rozbrojenia tej strefy drugiej. Paweł to zrobił z pilota i jest to jasno opisane. Tak jak powtarzałem wcześniej, nie musi być wyświetlane na konsoli do obsługi. Ok, czyli przechodzimy teraz do pierwszej strefy. Mamy czytnik. Ten jest uzbrojony. Uzbroiliśmy pierwszą strefę, w której jest kontaktron i zwykła czujka PIR. Zaraz pojawi nam się zdarzenie uzbrojenia strefy. Jest Koczyło. zdarzenie uzbrojenia, jest napisane strefa pierwsza, hall Też jakiś użytkownik, który to zrobił, czyli klawiatura konkretnie plus, plus sama pastylka do odczytywania i będziemy I wywoływać alarm. Okej, okay. mamy ten nasz kontaktron. Yy. Widzicie nas tu w tej kamerze, ale też mamy drugą kamerę, która nas obserwuje, więc ja to zrobię tak, żeby obie kamery widziały, co się wydarzyło. All right. All right. All right. All right. I teraz w systemie Dostaniemy kolejne zdarzenie. Jest włamanie strefa pierwsza, linia pierwsza, kontakt rąk drzwi. Zanim przejdę do obsługi takiego zdarzenia, bo tak jakby sama konsola i widok tego, że są jakieś zdarzenia, nic nam nie daje, to zanim przejdę do tego zdarzenia, które jest na górze, przejdę do któregokolwiek poniżej. Jeżeli operatora, na przykład, nie było na stanowisku pracy przez dwie minuty, wrócił, ma sześć alarmów do obsługi, można taki alarm podjąć. Mamy w tym momencie widok konsoli w taki sposób, jak operator na, działa na obiekcie. Mamy wypisane strefy systemu. Jeżeli ktoś je dodał, widzimy w nich strefę pierwszą uzbrojona, tak? Ozbrojona o godzinie 15.32, strefę drugą, która jest rozbrojona. W notatkach pojawia nam się, że ja rozpocząłem takie zdarzenie, czyli sprawdzam, co się dzieje. Mamy dodatkowe informacje. Mamy jakie urządzenia są przypisane w danym momencie do obiektu, osoby kontaktowe. Możemy na przykład zadzwonić, jeżeli jest to rzeczywiście realny alarm, możemy zadzwonić do klienta, potwierdzić to, że klient, klient odebrał telefon, na przykład, że nam odwołał takie zdarzenie, to się wszystko pięknie odkłada automatycznie w notatkach, czyli można później raport wysłać klientowi. Że drogi kliencie, tu było zdarzenie u Ciebie na obiekcie, razem z, z całą specyfikacją takiego zdarzenia. Także operator nie musi tego klikać ręcznie, tylko ładnie mu się to odkłada. Z prawej strony menu widzimy mapę. Mapę z punktem, w którym obiekt się znajduje. Jeżeli mielibyśmy grupy interwencyjne razem z aplikacją mobilną, to grupa też widzi taką lokalizację. Może wcisnąć prowadź do, wtedy zostaje wybrana jakaś aplikacja typu Google Maps, i po Google Maps może dojechać do celu. Także odpada bardzo wiele problemów związanych z dotarciem do obiektu. I mamy zakładkę wideo, do której za chwilę też przejdziemy, z uwagi na to, że tak jakby mamy konkretny alarm z, dane, z, danego, z danego zdarzenia z kontaktronu. Do tego możemy w takim obiekcie podglądnąć harmonogramy, jeżeli właśnie mielibyśmy uzbrajanie automatyczne takiego obiektu, czy tam... Klient by sobie życzył, że jeżeli o godzinie 17 system nie jest uzbrojony, no to wtedy na przykład powiadomienie do takiego klienta może wyjść, że, drogi kliencie, twoi pracownicy nie uzbroili systemu. W tym miejscu można dodać harmonogramy, w jakich takie rzeczy następują. Pliki to, to są rzeczy, gdzie można na przykład dać mapę obiektu, umowę z klientem czy jakieś zdjęcia, bo bardzo często jest tak, że to są zdjęcia danego obiektu. Bardzo ważną zakładką dla operatora jest historia, i w tej historii widzimy na przykład właśnie sygnały. Bo oczywiście technik czy osoba wpisująca w system takie rzeczy może to zobaczyć w edycji urządzenia, sygnały spływające na bieżąco, tak operator przeważnie nie jest do tego mm, osobne miejsce, w którym, jeszcze w razie, gdyby trzeba było, to można zobaczyć, jakie sygnały dana centrala wysyła, choć tak jakby nie jest to wspólne z, tożsame ze zdarzeniem. No, zakładka testy powielona. I w tym momencie zdarzenia, które na tym obiekcie się znajdują. Jeżeli mielibyśmy grupowanie zdarzeń na konsoli, to jest do tego osobna zakładka, zgrupowane zdarzenia, czyli moglibyśmy, słoną by mrugała na czerwono, moglibyśmy zobaczyć, że na przykład w trakcie tego, jak obsługujemy klienta, jeszcze było 10 alarmów z innych czujników. Hmm. Taką obsługę. Po interwencji na przykład należy zakończyć, jest w prawym dolnym rogu coś takiego jak zakończ obsługę, wybieramy w jakim trybie tą obsługę kończymy, czy fałszywym alarmem, czy na przykład z dojazdem grupy interwencyjnej. To jest oczywiście edytowalne i można dowolnie skonfigurować sobie takich zdarzeń wiele. No załóżmy, że był to fałszywy alarm bez dojazdu grupy, kończymy takie zdarzenie. I teraz pozostaje nam jeszcze kilka zdarzeń, jeżeli chodzi o zdarzenie, które jest najbardziej ciekawe, czyli to pierwsze u góry, gdzie jest alarm włamaniowy, strefa pierwsza, hall, z kontaktronem drzwiowym, to wejdźmy sobie w jej obsługę. Będziemy widzieć, że tak jakby obsługujemy alarm włamaniowy, strefa pierwsza, hall, i w zakładce wideo prealarmy mamy na żółto podświetlony konkretnie prealarm do tego zdarzenia. W momencie, gdybyśmy obsługiwali z tego samego mm, obiektu inne zdarzenie, to on nie będzie się podświetlał na żółto. To ten żółty kolor świadczy o tym, że to jest konkretnie do tego zdarzenia. Jest nawet to opisane, jest prealarm, bieżące zdarzenie. Mamy długość czasu 15 sekund, tak jak wcześniej wspominaliśmy z Pawełem, że tak jakby 10 sekund przed, 5 sekund po, i możemy je wyświetlić mm, do podglądu. Paweł tłumaczył. Czyli jest to tak jakby może czas wyświetlę, gdzieś mniej więcej 5 sekunda, pooglądamy sobie całość. O. Proszę, Paweł otworzył, jest to mniej więcej dziesiąta sekunda, czyli 10 sekund przed, i mamy e, tak jakby zakończenie zdarzenia. Czyli proszę sobie wyobrazić sytuację, gdzie taki kontaktor realnie wisi na drzwiach, mamy kamerę powieszoną w rogu pomieszczenia, operator dostaje konkretne zdarzenie, czyli jest otwarcie drzwi, możemy zaobserwować, co w tym momencie działo się w środku na obiekcie, czy to będzie na zewnątrz. Na przykład można wykorzystać linie przewodowe takiej centrali, podłączyć bariery zewnętrzne czy czujniki zewnętrzne. Gdzie po prostu naruszenie takich czujników może wzbudzić nagranie, znaczy pobranie nagrania z danej kamery. Powiem więcej, to nie musi się ograniczać do jednej kamery i nie musi się ograniczać do jednego sygnału. To może być wiele sygnałów z różnych czujników przypisanych do jednej kamery lub jeden sygnał przypisany do wielu kamer, czyli mając na przykład 10 kamer na obiekcie, jeżeli mniej więcej dwie kamery obserwują to samo, załóżmy, wewnątrz pomieszczenia, lub na zewnątrz, a mamy te drzwi nasze newralgiczne, to w momencie naruszenia tych drzwi dostaniemy na, dwa nagrania. Z kamery z wewnątrz, z kamery na zewnątrz, możemy sobie zweryfikować co się w tym momencie działo na obiekcie. Nie musimy się martwić tym, że nie wiem osoba obserwująca, czyli operator na przykład nie było go w momencie zdarzenia, przyszedł 5 minut później albo obsługiwał inne zdarzenie. Po prostu to nagranie na nas czeka, to zdarzenie na nas ładnie czeka, można y, prześledzić całą historię Takiego zdarzenia. Oczywiście po weryfikacji dostajemy notatkę, że rozpoczęliśmy obsługę, że pooglądaliśmy takie zdarzenie. Do tego oczywiście możemy zadzwonić do klienta, dzwonimy do Pawła, dzwonimy do drugiego Pawła, a drugi Paweł znowu odwołał, stwierdził, że nic się nie dzieje na obiekcie, można to odwołać. E, możemy tak samo podesłać grupę interwencyjną, załóżmy. No, to też w tym momencie zostałoby, jeżeli by były grupy z aplikacjami mobilnymi, zostałoby to odnotowane, że grupa została wysłana, grupa by odebrała takie zdarzenie na, na swojej aplikacji. Do tego nadmieniam, że jest też aplikacja dla klienta końcowego, gdzie można wyświetlać sobie obrazy z tych kamer, i można klientowi na przykład dać. Konkretne zdarzenia typu alarm włamaniowy mu dajemy, ale nie wiem, niekoniecznie napadowe albo uzbrojenie, żeby nie widział. Także można, tak jakby tak, jak, tak samo jak tutaj u kolegi w aplikacji, gdzie klient, można sobie wybrać, które sygnały będzie widział klient, tak samo tutaj dokładnie to w ten sam sposób robimy. Paweł nadmienił, że centrala posiada możliwość pobierania, przyjmowania kodów SMS-ami. W systemie, kiedy e, wersja oprogramowania SafeStar ma możliwość wysyłania SMS-ów, -y, SMS jeżeli zaprogramujemy konkretny sygnał SMS-owy, to pojawia, mogą nam się pojawić w zakładce sterowanie przyciski, dla których operator widzi tylko wysłanie, znaczy kliknięcie klawisza, a w, tak naprawdę pod spodem może do takiej centrali wyjść SMS, który ją wysteruje. Prymitywnie, ale da się nią sterować. Także jest też taka funkcja. Ja zakończę obsługę zdarzenia. Zakończę obsługę zdarzenia. A, jeszcze zanim zakończę obsługę zdarzenia, pokażę jedną rzecz, bo oczywiście oprócz tego, że widzimy prealarmy i one się tutaj odkładają przez około 30 minut, będziemy je tutaj widzieć. To jest celowy zabieg, żeby jeżeli obieg ma na przykład 30 kamer, żeby się tutaj nie pokazywały nieopooglądane zdarzenia, jeżeli operator nie będzie chciał przez godzinę ich pooglądać. To te wszystkie zdarzenia przenoszą się, do, przenoszą się do zakładki nagrania. Z kropeczką te nieobejrzane, bez kropeczki te obejrzane, jak widać było ich sporo, bo już to testowaliśmy. Mamy też podgląd online, czyli live, który, który gdzieś, tam, gdzieś tam będzie się wyświetlał. Operator może mieć tych kamer więcej dla danego obiektu, i w tym momencie. Yy, sprawdzić sobie, co w, na bieżąco dzieje się na obiekcie. Nie tylko z nagleń, tylko na bieżąco. Ok, zakończmy tą obsługę. Alarm, zakończenie obsługi. Koniec. Dobra. Pokrótce. Ja, jeszcze musimy rozbroić. O, tak. Dokładnie. System ja, jest. jest już rozbrojony. System jest rozbrojony. Linia numer jeden. Alarm łamaniowy. Czyli użytkownik wraca na swój obiekt, rozbraja i centrala informuje, w której linii miał alarm. Co Oczywiście dzieje? dużo wcześniej na telefonie, na aplikacji to powiadomienie też miał. Być może telefon od Save Stara. Tak, dokładnie. Od, od, od którejś agencji ochrony. Dokładnie tak. Ja tylko nadmienię jeszcze, że dane do, dane do wpisania do centrali, czyli oprócz tego, że wiemy, że adres Mac to jeszcze, to jeszcze domena i port są zawarte w instrukcjach obsługi. Oczywiście zapraszam, odsyłam jeszcze raz do webinarów, do materiałów szkoleniowych na naszej stronie. I z mojej strony, jeżeli chodzi o podstawowe funkcjonalności, to tyle. Myślę, że. Przekazaliśmy to co chcieliśmy przekazać, pokazaliśmy jak się konfiguruje, pokazaliśmy jak to działa, to można uzyskać. Oczywiście nie wyczerpaliśmy tematu, ale no, taka ta jest specyfika webinaru, tam nie da się wszystkiego pokazać. Są webinary, Stara, które pokazują więcej. Serdecznie Jeżeli zaproszę. chodzi o, o centralę AX Pro, również nasze webinary, także zapraszamy do obejrzenia. Póki co na czacie Pojawi się za chwilę konkurs. Zapraszam do udziału. I kończymy. Dziękuję bardzo za uwagę. Za uwagę. Zapraszamy na kolejne webinary. I miłego dnia. Miłego dnia.